save za pomocą kolców na blok dashu. Sprawdźmy, co to za bubel, ponieważ gościu tutaj gra sobie Frozen Valkyrią bardzo fajnie. No i chyba co? Co? Co on zrobił? Ej, dobra, bo to leci dalej, to leci dalej, słuchajcie. Jest to na Icy High jakiś... Nie, co? 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 Tak się nie da. Ja chcę to zobaczyć jeszcze raz, co jest grane, człowieku. To leci zdecydowanie za szybko, także teraz zwolnione tempo, moi drodzy. Jeszcze raz, co się tutaj stało? Ej, to jest dziwne. To jest dziwne, czy on już spadając podskoczył do góry i kolce go odbiły? Nie wiem, tak to wyglądało, ale to też mnie bardzo ciekawi, bo ja pierwszy raz coś takiego, słuchajcie, widzę. Znowu mamy Sky Escobar, on normalnie tutaj wskakuje, brzuszkiem potrafi przejść, no i tutaj to już wiadomo z górki, chociaż to też jest dziwne. Jak on się tutaj utrzymał? Nie mam pojęcia. Save za pomocą uderzenia na blok dashu, także dawajcie, bo gościu ma depro, bro! Ej, no, co? Co? Jak on? Przecież on już leci... O co tutaj chodzi? Dobra, lećmy dalej. To słuchajcie, leci za szybko, gdybyśmy mieli analizować każdą taką sytuację. Ej, to było... Jeszcze zatwerkował im prosto w twarz. To było coś genialnego. Dobra, i znowu jest depro, bro. I tutaj walka Cristianito Frona. Nie. On pod blokami. Widzieliście to? Pod blokami. Dobra, super slide, respawn trick, let's go. A, o tym słuchajcie słyszę. Aha, nie, bo to, czy co? Wow! Jak? Okej, okay, to jest dobre, to można zrobić, bo tamto od drugiej strony, jak gościu się przytulał, to to było dziwne, no nie, bo tam i tak gościu musiałby być. Dobra, lava rush. Zobaczmy, słuchajcie, tutaj. Co to za bubę? Aha. Lava rush, lava land. Wszystko jedno, moi drodzy. Corner... Save, no i dobra, znowu mamy pro, bro, już wiemy, że gość jest potężnym ziom, ale no nie, to jest za mocne, słuchajcie, to jest za mocne. Jak ten typ się tam utrzymuje, nie mam pojęcia, ale mamy na super slajdzie insane trick, najlepszy możliwy trick. No dobra, poczekajcie, bo to ja... What? What? On prze... Wiecie, od dołu, jakby ten, wiecie, o co chodzi, dobra, dobra, jeszcze raz, nie rób tego! Nie, to jest, słuchajcie, nielegalne. Jeżeli to jest jeszcze legalne, to powinno przestać być legalne. Nie można takich rzeczy robić. No dobra, tutaj widzę, że troszeczkę jakiś błąd, słuchajcie, tak jak za Valentem. Ja tutaj chciałem oglądać prawdziwe triki. Okej, zatem kolejny trik od ProBro. No, oczywiście blokdaszu, bo tutaj najwięcej trików jest do robienia. No i to rzeczywiście było genialne, aczkolwiek to nie było tak genialne jak wcześniejsze triki. No to na przykład też było strasznie mocne. Ja bym na pewno tak nie zrobił, ale takie rzeczy widziałem na przykład od szeryfa. Ej, czegoś tak... Yo! To jest do sprawdzenia, to jest do zrobienia. Tutaj tak samo on się odbije od wody. Ej, coś niesamowitego, że można tędy przejść. No tu na przykład, słuchajcie, nie daje nic jakiegoś niesamowicie fajnego, ale tamto wskoczenie na ten cliff, wow, coś pięknego. To trzeba zdecydowanie sprawdzić. Tutaj gościu ma skin influencera, więc to jest bardzo nowy, można powiedzieć, trik. Wiecie, o co chodzi, no bo się tak zastanawiam. Ej, czy to nie są jakieś stare, na przykład, wiecie, z poprzednich wersji? Ale nie, bo to był nowy skin. Tak samo Luciador jest nowy. Aha. Okej, okay. No to nie był najlepszy trik, skoro odpadłeś. Także lepiej gościu pokaż tutaj. Nie, no to co, patrzcie, co tu się dzieje. O co tutaj chodzi? Gościu wpada pod ziemię. To miały być triki, pro triki, a nie jakieś profile. No był eliminate. Dobra, Space Race Kick Boost. Dobra, pokaż mi tego boosta. I teraz co? Aha, że on go kopnął. Tak, że on jak wyleciał z tej tuby, to się jeszcze kopnęli, ale to chyba nic się nie dało. Dobra, secret trick, dawajcie, secret tricka, spoko loko, no ale to cię tylko spowolniło, typie, no sami zobaczcie, słuchajcie, no sami sprawdźcie to, no co ta, o co tutaj chodzi. Dobra, sami zobaczcie jeszcze raz na to Lost Temple, myślę, że teraz będę mógł to przewijać. Lost Temple, secret trick, on skakuje, robi ciach, ciach, no i spoko, no ja coś mu to dało, ale patrzcie, o, widzicie, mogę teraz sować. Patrzcie, że ci ludzie, którzy byli przed nim, dalej są przed nim, tylko są jeszcze dalej, więc to akurat nie było jakoś bardzo sensowne, ale to bym chciał sprawdzić, o co tutaj chodzi. Wow. Wow! jeszcze raz, gościu wskakuje sobie normalnie do dziury, tam się kotuje i sobie wyskakuje, no raczej mu to... O, to było dobre, to chcę zobaczyć jeszcze raz, bo ten trik raczej nie przyspieszył mu rozgrywki. Co innego, ten, no też pewnie nie przyspieszył, generalnie rzecz biorąc, no, ale fajne. O tym słyszałem, że tutaj wskoczyć można, widziałem, ale nie wiedziałem, że można spaść tak bardzo. Dobra, blok dash, epic save, to ma być epicki save. Okej, okay, dobra, to jest, o, co, co?
To jest za mocne, słuchajcie. To jest za mocne, patrzcie. Patrzcie na początek. To widziałem. To mi szeryf i jego ziomale pokazywali nieraz, ale że on się uratował jeszcze tutaj i jeszcze musiał się uratować trzeci raz w tym momencie, bo to też również można zrobić, to jest coś chorego. Space Race Punch Trick. Czyli oczywiście uderzonko. Aha, on go tak podbił dzięki temu. Dobra, dobra, czyli trzeba mieć sojusznika po prostu. Widzieliście? Widzieliście? Jeszcze raz wam, słuchajcie, cofnę, jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi. Tutaj gość biegnie, uderzył go Superman i dzięki temu go podbił, więc ten może sobie lecieć dalej. No ale widzicie, no jeden skorzystał, drugi nie skorzystał. Tak samo tutaj, akurat nie wiem, po co to robicie, skoro obok macie tubę, która was bezpiecznie i szybko przetransportuje. Wiecie, o co chodzi? Wiadomo, o co chodzi. Ej, to jest dobre! To jest dobre, można wskoczyć na ten malutki kamyk, można wskoczyć na ten troszkę większy kamyk i jesteś na drugiej stronie wyspy, to jest fajny trik, którego jeszcze nie widziałem, ale... Ale pytanie, po co? Patrzcie, że tu jest tuba. W sensie, ta tuba, ona, wiecie, o co chodzi, wskakujesz do tuby. Ona cię robi ziuuu, no nie... dobra, Maciek się pogada. Lawarasz! Tajlfo! A, Lawarasz, Tajlfo. Ej, no piękna mapeczka, no! Ej, jeszcze gościu sobie chodzi w ogóle po powietrzu. Nie wiadomo, o co chodzi, ale to w ogóle, patrzcie, jest poza mapą. To nawet nie jest na mapie, to jest poza mapą, ale goście sobie chodzi. Qualified jest dobrze, zakwalifikowany. Corner save, the pro bro. Let's go, pokaż mi. To był corner save, to nie był corner save żadne, morno. To był po prostu jakiś na krawędzi, no. Dobra, bombardment, nie było, o, jump on bomb. To chcę zobaczyć, chcę, jak to jest dobre, jak ja bym chciał takie coś zrobić. Tylko ja, wiecie, ja nie mam psychy w ogóle. Co to jest za skin? Widzieliście go już wcześniej? Co to jest za skin? Ja pierwszy raz go widzę, słuchajcie. Icy Eyes! Sump Trick! Nie wiem, co to jest Sump Trick, ale dobra, Sky Escobar, pokazuj to. Dobra, Nie, co stary, co ty... Wow! Wiedziałem, że takie coś da się zrobić. Ale nigdy tego nie widziałem, tylko słyszałem, słuchajcie, że z tego grzyba można wskoczyć i tutaj przelecieć od razu. No to jest niesamowite. Dawaj, jeszcze raz. Dawaj, jeszcze raz to pokazuj cyborgiem, let's go. Nie, no to jest za piękne, słuchajcie, żeby to wymasterować, żeby to wyskillować, to trzeba być naprawdę. Dobra, Space Race, different tunnel. Dobra, i o co tutaj chodzi? Mardeczka, bym powiedział. Nie, on wskakuje z jednego tunelu do drugiego, widzieliście to? Patrzcie, okazało się, że wybrał zły tunel i szybko się jakby naprawił, zreflektował. Patrzcie, zły tunel, o kurde, oj cholipka, odbijam się od ściany i wskakuję do drugiego tunelu. I dzięki temu jestem znacznie szybciej, no to... Jak, mordo? I patrzcie, na drugą stronę też to działa. Jaki w ogóle gościu, patrzcie, ja chcę zobaczyć. Tutaj się nie odbija od kamienia. Nie odbił się od kamienia, bo tylko przecież przeleciał, patrzcie. Leci se tym? No jakby się odbił troszeczkę od tego kamienia, no ale tak naprawdę leciał tylko tubą. No nie? I zdążył! I jest qualified, także to jest naprawdę dobrze. Dobra, instant save, czyli natychmiastowa obrona, bo można tak powiedzieć. No nie wiecie, o co chodzi. Ciach, dawaj, pokaż to. Dawaj to. Dobra, pokaż to, okej, tutaj slipa. Nie, nienawidzę czegoś takiego, dobrze zrobił, ej, dobrze zrobił. Under glitch, czyli tu będzie, słuchajcie, oj. No gościu, powiem ci tak, no masz miękkie nogi. Ej, dobra, ja bym chciał zobaczyć, ej, taki błąd chciałbym kiedyś zobaczyć w grze, chociaż nie wiem, czy to by było dobre z mojej perspektywy content creator, ale na pewno miałbym troszeczkę beki. Dobra, different boost, okej, kolejny boost, ej, no to już było przed chwilą, mordo. To już było przed chwilą, a nie, bo on to robi jeszcze inaczej, what? Pokaż mi to. On se leci i jakby w ogóle nie zwalnia. To jest grane. O co chodzi? No dawaj tego, tym unicornem, no. Okej, no ale patrz, on był przygotowany. On wiedział, że musi lecieć na środek. Skąd on to wiedział, ja się pytam. Ej, doleciał. Jak? Patrz, jak on to robi. Jak on daleko przelatuje. Jak on to robi? Co za gościu, no. Dobre, Humble Stumble, Tilefall, znowu mamy Tilefalla. Ej, to jest dobre, bo tutaj, słuchajcie, masz to mapę w mapie. No nie? Mapa w mapie, jak masz, nie wiem, szampon, masz 2 w 1, no nie? Albo 10 w 1 szampon, no nie? Do stóp, do nóg, do tyłka, do rąk, do twarzy, do włosów, do oczu nawet możesz go wziąć. To tutaj masz Tilefalla i Humble Stumble w jednym. Możesz sobie przejść Tilefallem, a możesz sobie przejść Humble Stumble. Tylko że ten Humble Stumble, patrzcie, też jest zbugowany. On nie ma tych kręcących się elementów i tych bloków, które chodzą lewo, prawo. Dobra, punch safe, to jest najlepszy, to najbardziej, słuchajcie, lubię. Okej, gościu tutaj specjalnie się zrobił. Okej, no dobra, no co to był takie troszeczkę też laki, słuchajcie, to było laki, patrzcie. Patrzcie, że on tak naprawdę sfejlował. Jeszcze raz wam to przewijam. On po prostu, jak już wiedział, że sfejluje, to uderzył.
I to go podbiło. O tym też słyszałem, oczywiście. Nigdy tego nie robiłem, nawet nigdy nie próbowałem tego robić, ale słyszałem o czymś takim, że to może działać. O czymś takim nie słyszałem, patrzcie. On się odbił od kolców i wpadł po prostu w grafikę, no nie? Floor flip, all shortcuts, czyli wszystkie skróty. Wszystkie skróty na floor flipie. Yo, yo. To było dobre, ale czy to był skrót? Sami ocencie, patrzcie, przewijam wam to. Czy słuchajcie, to mógł być skrót, skoro on najpierw musiał rozbujać to. No nie, to totalnie nie był skrót. To może był trik, ale to nie był skrót, także Sky Escobar. Wyjazd oszukańcu. Okej, no to myślę, że widzieliście, to słuchajcie, wyskilować. Tego trika wyskilować, to jest potężna sprawa. Ja nie będę nigdy próbował tego robić, to jest za mocne, słuchajcie. To powinno być nielegalne. To powinno być prohibido. Ej, dobra, to jest dobre. Z trampoliny wskoczyć bezpośrednio na krawędź i dzięki temu od razu przeskakujesz na kolejny klocek. To jest spoko. Dobra, Bern SKM trik. Nie wiem, co to jest. Aha, bo to jest pewnie od jakiegoś gościa. No dobra, to już wiedzieliśmy. To muszę spróbować. Muszę, słuchajcie. To jest wchodzenie na to. Ej, dobra, to też to jest za dobre, to też jest za mocne, żeby wylądować na tej górze. To jest zbyt potężna rzecz, ale to nie wygląda aż tak trudno. W sensie w praktyce to pewnie będzie nieskończenie trudne. Ale muszę spróbować to zrobić. Super slide, no water, dobra. Chcę zobaczyć, jak gościu nie dotyka ani razu wody. Wyobrażam to sobie, bo myślę, że nie trzeba być jakimś gigantycznie dobrym gościem. Ale dobra, on to robi jeszcze inaczej, on to robi jeszcze lepiej. Wow, wow. Jaka jazda! Ej, gość jest naprawdę, słuchajcie, pomylony pod tym względem. Ani razu nie dotknie tego! Nie, za dużo! Floor flip, hit, qualify, dobra. Czy on się uderzy teraz? I to go zrobi? Okej, to wiedziałem, że się da. Nigdy mi się nie udało stanąć w tym miejscu, ale kilka razy wskoczyć mi się udało. Ale ten super slide bez wody, to mi rozwala totalnie łeb. No tutaj, słuchajcie, gościu się odbija i odbija i odbija. Jak ktoś ma opanowane to odbijanie się od tych kolców, to naprawdę to jest po prostu OP. Strasznie, w sensie, no... Ja nie mam, także dla mnie to nie jest ani trochę OP. Ani trochę, nawet w 1%. Ale widziałem ludzi na turniejach, którzy po prostu się chętnie od tego odbijają. Oni się więcej odbijają, niż nie odbijają. Także no, myślę, że można to jakoś wyskilować. Dobrze, teraz czeka nas coś na Lost Temple Hit Climb. Także dawaj tego Hit Climb. A, to widziałem bardzo dawno temu. Nigdy nie próbowałem tego robić, nie wiem, czy to dalej działa. Bo nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś na przykład drzewka. Ale to był nowy skin ten, jednorożny. Dobra, floor flip, let's go. W każdym razie, ten na Lost Temple widziałem już wcześniej. Też nie próbowałem, ale to raczej też, wiecie, to jest po prostu trik. To nie jest jakiś niesamowity skill. To w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy na floor flipie. No i sprawdźmy, słuchajcie, co tutaj jeszcze nam przedstawi Duf i ty. No również, słuchajcie, wydaje mi się, że to widzieliśmy. Ale robi to cały czas tak samo piorunujące wrażenie. Zresztą tak samo jak wspinanie się na tą górę lodową. No to jest potężna, naprawdę potężna sprawa. Jeszcze raz, mordo. Jeszcze raz trzeba zrobić, słuchajcie, kółeczko i na samym dole to zrobić. Nie, co ten gość wyprawia? Co on sobie robi, trampolinę z grzyba? Moi drodzy, niech ten spinner również będzie hakerski jak wszystko w tym odcinku, bo wy możecie myśleć, że to są profesjonalni gracze i no pewnie część z nich jest, ale niewykluczone, słuchajcie, że niektórzy po prostu mieli jakieś haksy. No tak to wyglądało, zwłaszcza na początku, więc niech ten szczęśliwy spin również będzie zhakowany i niech wydropi tylko i wyłącznie coś specjalnego, chociaż na to już za późno, ale nie jest nigdy za późno na zostawienie subskrypcji na tym kanale, bo takiego odcinku będzie na pewno więcej. Jeżeli podobało wam się reagowanie na jakieś sytuacje w Stumble Guys, w tym przypadku były to dobre akcje, tak jak samo dobra jest ta świnia, ale można oglądać różne, na przykład wytyfy moment, albo na przykład jakiś 200 IQ moment, albo po prostu funny moment, no to koniecznie stawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, bo tego będzie więcej. Natomiast mam nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczymy tego skina, który właśnie wyleciał, no także no, ja bym nie chciał go zobaczyć, chociaż tutaj było blisko. Co innego ninja? No ale mógł być legendarny, no to już byłoby coś, także to by było troszeczkę hakerskie, ale... Ej, no tak, ta pani! Bo ja powiedziałem, że tej pani nie chcę zobaczyć, a cały czas się tutaj pojawia, no... No co to ma być, jedna legendarna świnia?